Cześć wszystkim, dzień dobry, Czarny pan z tej strony, zapraszam was na kolejny odcinek z Minecrafta i zaczniemy sobie od tego, że porąbię to biedne małe łożeczko, A dlaczego? A no dlatego, że zamierzam wybrać się dzisiaj na wycieczkę po okolicy. Zobaczcie, mam mapę i będę chciał po prostu zobaczyć, co mamy w okolicy, w najbliższej, może troszkę dalszej. Po prostu wybiorę się dzisiaj na małe zwiedzanko. Zdecydowałem, że pójdę w tę stronę. Zobaczmy, czy ja idę w tę stronę? Chyba jednak idę w złą stronę, wiecie co? Ponieważ ja chcę zobaczyć jednak, co nieco na tej mapie. Ja jestem w rogu, jak widzicie. Zaraz zobaczymy. Pójdę sobie. Coś tam było. A, jakaś sadzonka. Dobra, tam się sadzonką przejmować aż tak bardzo nie chcę. Jestem wyposażony w kompas, jestem wyposażony w tą mapę. No i chcę zobaczyć w ogóle, w którą stronę ja powinienem iść, żeby cokolwiek. Cokolwiek odkryć. Widzę, że tutaj muszę iść na południe i potem mogę iść bardziej w tamtą stronę, w lewo, no i może cokolwiek sobie odkryjemy. Zrobiłem sobie oprócz tego łódkę, także za chwilę wsiądziemy do łódki, popłyniemy sobie prawdopodobnie gdzieś. Najprawdopodobniej tak się właśnie stanie. Jak widzicie, już dochodzę tutaj do całkiem, całkiem spolego, sporego rozlewiska. No to przejdziemy sobie. Jestem wyposażony w troszkę jedzenia. Rzućmy sobie łódeczkę w takim razie. Damy radę tutaj. O. Wskoczmy do niej. Okej, okay, czekajcie. Ja nie umiem jeszcze wskakiwać do łódki. O, dobra. Wciśnij lewy shift, aby wysiąść. No dobrze, no to wskoczymy sobie. Oczywiście teraz albo wiosłuję, albo pływam. Znaczy, albo wiosłuję, ale to szybko potrafi zasuwać. Ale fajne, powiem wam, naprawdę fajne. Czekajcie. Może zobaczmy to z tej perspektywy. Jestem sobie w łódeczce. Czekajcie. O, teraz. Jaki fajny, patrzcie, jaki fajny czarny pan, patrzcie, jaki fajny czarny pan, to już wiemy, co będzie na miniaturce dzisiaj. Dobra, przepójdźmy sobie kawałeczek tutaj. Wziąłem sobie też łóżeczko. Tak, wziąłem na wypadek, gdyby musiał gdzieś się przespać po prostu. Także chodźmy, przepłyńmy tutaj. Zobaczmy, czy coś się już udało odkryć. No niewiele się udało odkryć, powiem wam. Na razie tej małej mojej mapki. Dobra, wysiadamy z łódeczki, lewy shift, aby wysiąść. Dobrze, wysiadłem z łódki. To bierzemy ją w takim razie ze sobą. Pierwszy raz, ale łódka mi odpłynęła. Czekajcie, muszę, muszę, nurkujemy po łódkę. Dobra. Trochę byłby przypał, jakby mi łódka, wiecie, co się utopiła. Ok, chodźmy w takim razie tutaj, zobaczmy, co w ogóle tutaj jest. Jak widzicie, było trochę rozlewiska. Swoją drogą mam wrażenie, że tutaj jest ul, tak jest, tutaj jest ul, więc ulem się zajmiemy pewnie za jakiś czas. O kurde, a co to? A to jest żów chyba. Tak, to jest żółw. a skoro to jest żółw, to zobaczymy co nam upuści. Jak my go tutaj, tak wiecie, troszkę sprzątniemy. Okej, okay, coś, coś, coś zostawił ze sobą. Trawa morska, proszę bardzo, zostawił trawę morską, a tu mamy inne jedzonko. Dobra, to tutaj już, jak widzieliście, złapałem sobie żółwia. Właściwie złowiłem żółwia. Okej, okay, chodźmy w takim razie dalej. Chodźmy w takim razie dalej, zobaczmy, co my tu mamy. Bo chyba wychodzę jednak poza mapę. Chyba jednak wychodzę troszkę poza mapę. A to mnie bardzo jednak nie cieszy, bo jednak wolałbym, wiecie, co być. Na tej mapie. Jednak wolałbym być troszkę na tej mapie. Chodźmy w takim razie gdzieś tutaj, w tę stronę. Przeskoczę sobie, wiecie co, teraz tutaj na drugą. Zobaczymy, co tam jest. Tylko teraz zanurkujemy delikatnie, włączamy turbo i przepływamy teraz przez całe to jeziorko. Mam nadzieję, że szybko się uda. Mapę pod, pod wodą, jak widzicie, też można sobie bez problemu otworzyć. No i ja chyba powinienem kierować się jednak bardziej w tę stronę, tutaj. Tak mi się wydaje. Tak? Czy nie tak? Jednak chyba jestem. Kurde, nie mogę się, wiecie co, połapać, w którą stronę ja tak naprawdę powinienem iść. Dobra, wróćmy może do tej wody. Bo chyba jedna, chyba że w prawo muszę iść. Czekajcie. Teraz jestem jeszcze gdzie indziej. Tutaj mamy owieczkę. Tam jest inna owca. Szara owca, proszę, to szarej jeszcze nie widziałem. Ale ewidentnie jestem gdzieś poza mapą. Nie podoba mi się to, że, że wylazłem gdzieś poza mapę. Czekajcie, pójdziemy sobie tutaj. Pójdziemy sobie tutaj przez ten las. Ależ tu jest tego lasu, ale... No nie, no nie, no nie, no nie, no tak to nie może być. Tak to nie może być. Czekajcie, wrac wracam wracam idę teraz w tę stronę, bo ewidentnie gdzieś tutaj no się teraz pogubiłem. Ja chcę jednak odkrywać mapę, a nie do końca błąkać się wiecie co, po lesie bez celu. To jest chyba najgorsze co możemy zrobić, bo zaraz się zgubię i na tym się skończy moja wycieczka dzisiaj, a tego byśmy jednak bardzo nie chcieli. Zgubić się w lesie jest stosunkowo prosto. Czekajcie, musimy sobie wrócić w takim razie Chyba do tamtego pięknego jeziorka. Zaraz wrócimy tam. O, tutaj będzie jeziorko. Może się zacznę ruszać teraz po tej mapie. Dobra, no jest. Czekajcie, bo tutaj już, już nie widzę dokąd idę. Chodźmy w takim razie teraz troszkę tam bardziej w lewo. Trzcina cukrowa. Patrzcie, tam jakiś wielki wodospad sobie siedzi. Dobrze, chodźmy w takim razie tutaj, zobaczymy, na co trafimy, wiecie co, idąc w tę stronę. Na razie trafiłem tylko na owce. Yy, mapa, coś mi, coś mi pokazuje. No, idę tak, idę, że mamy czarne owce, proszę, dwie czarne owce. Tak blisko siebie dwie czarne owce, fajnie. No teraz idę tutaj. To musiałbym skręcić chyba troszkę w lewo. Tak mi się wydaje. Musiałbym skręcić trochę w lewo, tak na moje oko. Żeby tutaj cokolwiek odkrywać, żeby się jednak pojawić na tej mapie, bo poszedłem, jak widzicie, zupełnie w złą stronę. Okej, okay, teraz idę, jak widzicie, już trochę lepiej. Teraz idę już trochę lepiej, już się przesuwam, jak widzicie, tutaj. Super, bardzo dobrze. Czyli po lewej stronie mam to coś. No dobrze, no to chodźmy przed siebie, zobaczymy. Jak trafię na jakąś wioskę, to będzie super. Na razie jestem w brzozowym lesie. Brzozowy las, czy coś tutaj jest ciekawego dla mnie? No szczerze mówiąc, na razie nie. Na razie nie, ale idę, jak widzicie, na południe mapy. Dobra, to trzeba będzie troszkę przerzedzić. Raz, dwa, trzy, cztery. Hop. Tutaj też liście. Dobra, wyskoczymy sobie w takim razie na górę. Bo tu jakaś góra widzę przede mną. Okej, okay, może, może się tak uda. Oj, 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 oj jednak nie. A co to tutaj? A bo tu trawa rośnie. Dobrze, no to trawa tutaj sobie rośnie, spoko. Tak widzicie, to jest łatwo się można tutaj zgubić. Także jak robicie sobie wycieczki po okolicy, no to jednak w ten kompas warto się zaopatrzeć, żeby potem prosto wrócić do domu jakoś. No bo ja mam kompas, więc w razie czego dam sobie radę. Zapisałem sobie też oczywiście moje koordynaty, więc nie będzie problemów. Zobaczmy na mapie, gdzie jesteśmy w tej chwili. No jak widzicie, odchodzę od tego, cały czas się kieruję w jakimś takim dziwnym kierunku. Hmm, powinienem jednak chyba iść troszkę, troszkę bardziej w lewo, no to chodźmy, oj ubiłem sobie ubiłem sobie nogę, powiedzmy, że sobie skręciłem nogę znowu szara owca, tam wysoko szara owca, proszę jakaś, jakaś jaskinia tutaj, jakaś jaskinia, ale nie będę dzisiaj eksplorował jaskin, tu widzę kolejna nie będę dzisiaj eksplorował jaskin, dzisiaj idziemy sobie eksplorować po prostu wyspę, zobaczyć co my tutaj mamy ciekawego, a powiem wam, że tam jest węgiel daleko, ale to tam węglem się na razie bawić nie będziemy, chodźmy zobaczyć. Żadnej wioski tutaj nie ma, powiem wam, bo jak na razie trafiłem tak trochę na ślepo. Jedną maleńką wioseczkę, te kilka odcinków temu, co wy, co wy tam widzieliście. Zobaczmy na mapkę teraz, gdzie jestem. No, tu jest taki przesmyk. Wiecie co... Ja będę zasuwał już w lewo. Ja będę zasuwał w lewo. To nie o to chodzi, że ja będę się. że ja już będę wracał, tylko po prostu raczej nie chcę się oddalać. Nie wiem czemu, ale mam jakąś taką dziwną tendencję do tego, żeby się oddalać od mojego miejsca startu i iść gdzieś tam po prostu w prawo. Jak widzę, mamy tutaj yy, świnki górskie. Tak, to nie są świnki morskie, tylko to są świnki górskie. Bo one tutaj w górach świetnie sobie radzą. Nie wiem zupełnie z czego to wynika, że tyle świnek mamy w górach. No ale dobra. Tak się tutaj, w tej grze, to wszystko zachowuje. Muszę się przyzwyczaić do tego. Hopla! Wow, 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 Gdzie ja. Czekajcie. Wpadłem. Wpadłem jak. Jak nie powiem co. Dobra, wpadłem, no to trudno. No to jak już wpadłem, no to już wykopiemy ten węgiel. Spoko. Na szczęście nie ma go za wiele. Yhm, czekajcie. Trzeba się będzie chyba podsadzić. Trzeba się będzie chyba podsadzić tutaj. Nie mam innego pomysłu na razie. Co tu mamy? Granit. U, a to granitu to może niekoniecznie chcę się pozbywać, wiecie co, na to. I może pozbędę się po prostu jednak zwykłego bruku, najzwyklejszego w świecie bruku hop. W ten sposób. Okej, okay. jeszcze to samo zrobię teraz z ziemią. No powiem wam, że różne historie się zdarzają, ale jeszcze. Takim czymś nie utknąłem. Dobrze, że tam była woda, bo by był naprawdę przypał. Byłby naprawdę przypał, jakby się okazało, że po prostu się tutaj zabije. No bo wiecie, jakbym skoczył z jakiejś dużej wysokości, to by nawet nie za bardzo było co zbierać. Dobra, idziemy sobie w takim razie teraz dalej. Tutaj, jak widzicie, mamy znowu jakieś małe jeziorko i kałamarnice tam sobie pływają. One mi nic nie zrobią. Tam mamy pszczółki. Super. No to tamte pszczółki już widzieliśmy wcześniej, bo jestem w sumie niedaleko tamtego miejsca. Teraz przeskoczę sobie, wiecie co tutaj. Zobaczymy, co w ogóle tutaj się znajduje. Chodźmy w takim razie, wyskoczmy sobie. OK, tu widzę, że mamy dużo świnek. Naprawdę dużo świnek. Chodźmy zobaczyć na mapę. Okej, okay, mapka jest taka, że teraz się znowu oddalam od punktu startowego. Dobra, jak widzicie, mamy lasek brzozowy, znowu lasek brzozowy, znowu jesteśmy w lesie pełnym brzozek, ale powiem wam, że ten las naprawdę wygląda bardzo, bardzo sympatycznie. Oczywiście tych brzuz jest tutaj bardzo dużo, i przyznam szczerze, nie wiem, czy chciałbym startować grę właśnie z tego miejsca, no bo jakoś te brzozy, mimo tego, że wyglądają bardzo ładnie i bardzo realistycznie, no nie są moim ulubionym. Nie są moim ulubionym, wiecie co, drzewem. A tu mamy jakąś wielką rozpadlinę. Jakaś wielka rozpadlina, myślę, że przepłynę sobie, wiecie co, w ten sposób, tutaj, żeby jednak ominąć. Nie chcę tam, w żadnym wypadku, nie chcę tam wpaść. Także widzę, że mamy tutaj naprawdę, naprawdę sporo jaskiń. Naprawdę sporo jaskiń tutaj mamy, ale żadnej wioski w okolicy, jak widzicie. No, idziemy, płyniemy sobie, może, jak tam, jak tam wygląda kwestia, oho. Dobra, to sytuacja wygląda tak, że będę musiał chyba ogarnąć sobie łóżeczko, to zbudujmy to łóżeczko tutaj w tym miejscu, mogę spać tylko w nocy, mm, okej, okay, czyli jakbym zginął, to teraz się odrodzę w tym miejscu, no niezbyt mi się to podoba, ale dobra, prześpimy się, mam nadzieję, że nic mnie tutaj nie zabije w międzyczasie, ok, nic mnie nie zabiło, czy chodzą gdzieś moby, coś gdzieś chodzi, jakiś mobek? Nie widzę. No to sprzątamy sobie łóżeczko. Dobra, sprzątamy łóżeczko, zabieramy łóżeczko. I co? Płyniemy w takim razie dalej łódeczką. Wchodźmy, wskoczmy sobie tutaj. No i jedziemy. Jedziemy w takim razie szybko gdzieś w tę stronę. O kurde, jak to, jak to zasuwa, powiem wam. naprawdę, trzeba przyznać, że wygląda to ładnie. Ale tutaj mamy dużo dyniek, więc tu będziemy musieli zrobić sobie chyba mały przystanek. Dobra, tam są dynie. Tam są dynie. To jedziemy do tych dyniek. Chcę zobaczyć, co tu jest. Czekajcie, musimy sobie wysiąść. Okej, okay, teraz siekierka. Siekierka. O, poszło. Teraz poszło naprawdę szybko. No, tych dyniek tutaj jest, powiem Wam, bardzo dużo. Dynie zwiastują wioskę. Przynajmniej dość często tak się właśnie zdarza. Zobaczmy sobie w takim razie, gdzie jesteśmy na mapie. Mapa. Jest tu. Mapa jest tu. Dobra, to w sumie mogę sobie, wiecie co, jak ty, ty, tyle jest tych dyniek, raz. Dwa, trzy, cztery. Nie, żebym swoich miał mało, bo mam swoich dość. Ale jak tu tyle ich rośnie, to może ich rosnąć troszkę mniej. No, proste, zostawię ich kilka, jako taki punkt orientacyjny. No i wybierę się w takim razie gdzieś tutaj mm, poszukać. Może, może trafię na wioskę. Wątpię, przyznam szczerze, bo wydawało mi się, że ja już byłem gdzieś w tej okolicy. No ale. Wiecie, muszę to sprawdzić, no bo skoro, skoro dynie potrafią zwiastować wioskę, to może akurat gdzieś tutaj na taką wioseczkę byśmy trafili, chociaż małą, zawsze to by było coś. Jak na razie to trafię, widzę na jakiś wielki, znowu taki wielką rozpadlinę. Czekajcie, czy mnie już tu nie było? No nie, nie było mnie tutaj, nie było mnie tutaj, jak najbardziej, przeskoczymy sobie. Wejdziemy sobie tu, o kurde, powiem Wam, że tam jest niebezpiecznie. Tam jest niebezpiecznie, nawet nie chce mi się tam iść. Troszkę, troszkę, troszkę niekoniecznie chce, wiecie, co zginąć. Chodźmy tutaj przez ląd. No, wydaje mi się, że jednak te dynie występują bez. W związku z wioską. Po prostu żadnej wioski tutaj nie ma, przynajmniej nie widzę ani na górze, ani nigdzie indziej. Natomiast chyba jednak miejsce spawnu, tego mojego początkowego spawnu wcale nie było takie złe, tak mi się wydaje, przynajmniej. No dobra, nigdzie blisko tutaj żadnej wioski nie widzę. Do tej pory udało mi się znaleźć tylko i wyłącznie jedną. OK, postawimy sobie łódeczkę, wskakujemy, no i płyniemy. Płyniemy w takim razie, zastanawiam się tylko w którą stronę, czekajcie, zobaczmy sobie, no, mogę płynąć tutaj w prawo, no to przepłyńmy w takim razie, zobaczmy w ogóle co tutaj jest, jak to wygląda, czy tu jest woda, czy coś innego. Generalnie bardzo szybko można płynąć właśnie, jak widzicie, łódką, to pierwszy raz takie coś widzę, tam sobie coś chodzi, widzę, że mamy ule, że mamy też bardzo wysokie te drzewa, także też to jest coś ciekawego, ale żadnej wioski nie widzę, no mamy pszczółkę, fajnie, że sobie tutaj pszczółka maja lata zasłowa, no ale tu chyba tylko zwykłe jeziorko, no nic, nic więcej nie ma, powiem wam, w tym miejscu, tu kałamarnica sobie pływa, tu już nic więcej, dobrze, no to przepłynąłem przez ten zbiornik wodny, mimo wszystko, chodźmy zobaczyć, co jest może po drugiej stronie, czekajcie, robimy nawrotkę szybciutko, Przepłynę sobie przez drugą stronę i będziemy wracać w takim razie troszkę bardziej na północ. Zobaczymy co tam jest. Co tam w ogóle chodzi? Patrzcie, krowy, dwie krowy tutaj, o Cię na takiej wyspie te krowy, no to przyznam szczerze, nie wiem, jak ona tu dotarły, ale pewne jest jedno. Daleko nie uciekną. Daleko nie uciekną w każdym razie. Patrzę coś po lewej stronie, no ale mamy tylko las brzozowy i tego, tych brzuzek jest tu naprawdę, naprawdę bardzo dużo. Tam w oddali widziałem ula. Leci nawet sobie pszczółka, więc no. Jest to, jest to coś ciekawego, ale przyznam szczerze, myślałem, że to będzie troszkę jednak większe. No dobrze, czy coś tam pod spodem jakiegoś wielkiego znajdziemy? No nie. Co my tutaj mamy? Czekajcie, zobaczmy na tą mapę. No przepłynąłem sobie dookoła. Jedziemy w takim razie, jedziemy w takim razie teraz tutaj. Zobaczymy, co będzie gdzieś w tym miejscu. Zobaczymy, jak dużo tej wody będzie, no bo to jest przecież, to jest przecież wyznacznik. Czy tu będzie jakaś, jakaś, jakaś woda, czy po prostu takie niby jeziorko, nie wiadomo co. Chodźmy, odkryjmy to. Widzę, że tam jest węgiel. Widzę, że tam jest węgiel. Okej, okay. a coś tam jest na górze? Coś tam świeci takiego? Coś tam świeci. Co to może być? E, zwykły kwiatek. Zwykły kwiatek, to nie będziemy się tym za bardzo przejmować. Tutaj, jak widzicie, jest węgiel. No i mamy, jak widzicie, też taki... O, ta łódka może mi nie odpłynie. A jak mi odpłynie, to będę zły. Dobra, chodźcie, wykopiemy sobie węgiel. Raz. Co, tyle?! Co to za lipne złoże, o, mamma mia, myślałem, że chociaż... Myślałem, że chociaż trochę tego węgla będzie, o, to, to się rozczarowałem. To się rozczarowałem, dobra, wracamy, 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 wracamy w takim razie, to znaczy płyniemy teraz tędy. Tam sobie, jak widzicie, znowu krowa zasuwa, krowa górska. Okej, okay, tutaj to tam tylko jakaś ruda miedzi, ale to nic ciekawego. Tam nawet wpłynąć się już nie da. Zobaczmy na naszą mapę. No, jak widzicie, płynę sobie tutaj. No, i powolutku, powolutku będę wracał, ale mamy, mamy wilki. Proszę, mamy wilki. Czyli jak widzicie, wilki tutaj mogą sobie żyć. Spoko. To może kiedyś udomowimy wilka i będziemy mieli pieska. Może kiedyś coś takiego zrobimy? Na razie płynę sobie jeszcze, aż mi się to skończy, bo zobaczymy, dokąd tak naprawdę to prowadzi. Tu w lewo nie można, tam w prawo nie można, tej wody tu jest bardzo dużo, tam w prawo też nie można, chociaż mamy akurat trzcinę cukrową, no i chyba, chyba płyniemy w stronę innego biomu. No, przynajmniej możecie zauważyć, że jednak cały czas oddalam się od tego mojego miejsca startu, więc chodźmy zobaczyć, co tu jest. Szybko będzie można wrócić tutaj. Las, który w sumie już znamy, Tutaj wchodzę na jakąś, nie wiem, jakby to nazwać, salwannę chyba, no bo, no bo tak mi to właśnie to przypomina, ale tutaj dalej już i tak płynąć nie można, więc wracamy sobie w takim razie, wracamy sobie szybciutko, przepłynę, jeszcze zobaczę, tam wiecie co dokąd to prowadzi, jestem po prostu ciekawy, ale żadnej wioski w okolicy tutaj na razie nie widzę, więc z takiej szybkiej eksploracji, ale duże drzewo, kurde, jakie duże drzewo, z takiej szybkiej eksploracji powiem wam, że w najbliższej okolicy chyba no, nie ma niczego jakiegoś. Bardzo godnego uwagi, chyba że jest, no to piszcie mi w komentarzach, no bo Wy na pewno wiecie troszkę więcej jeszcze ode mnie w Minecrafcie. I chodźmy zobaczyć: o kurde, widzę, że czekajcie, płyniemy sobie naprawdę nieźle. Teraz wypływam chyba na morze. Teraz chyba wypływam na morze, bo tego jest jak widzicie dużo, dużo więcej. W ogóle, kiedy, kiedy się dzień skończy, o to jest pytanie. Natomiast widzę, że tam jest jakaś kolejna wyspa, więc myślę, że przepłynę sobie tak do tej wyspy. Przepłynę tu kawałeczek, zobaczymy co jest. To, tu już mi się zaczyna troszkę bardziej podobać. Tu już mi się zaczyna troszkę bardziej podobać, bo jest, jak widzicie, dużo większa różnorodność. Zobaczmy, gdzie jesteśmy na tej mapie. Tutaj ten kolor się zrobił taki jakiś bardziej ciemno-niebieski, więc jest to coś innego. Na górze mamy jakieś zwierzę, jakby konia, coś takiego. Przynajmniej ja takie coś widzę tutaj po lewej stronie. No i jak widzicie, teraz już też ten dystans aż tak szybko nie ubywa, przynajmniej wizualnie. No bo jednak mamy, mamy taką. No, jednak troszkę trzeba, troszkę trzeba tutaj się napływać. Ale nie wiem, czy wy to widzicie, natomiast ja z przodu, przede mną, widzę dość ciekawą konstrukcję. Nie wiem jeszcze, co to jest, przyznam szczerze, ale zaraz się przekonam. Zaraz się przekonam, co tam jest, bo tutaj mamy jakąś ciekawą rzecz. Wysiądę sobie z tej łódeczki. Łódeczkę to ja sobie wezmę tym razem już ze sobą. Chodź, chodź łódeczko. Okej, okay, no i chodźmy w takim razie tutaj. Bo jak widzicie złóż mamy, no powiem wam, całkiem, całkiem sporo. Już mi się to podoba, aczkolwiek zaraz będzie ciemno, więc też będzie trzeba się schować i przespać. Dobrze, złoża węgla widzę jakoś bardzo mnie nie rozpieszczają. Kolejne mini złoże węgla. Może teraz, może teraz coś więcej uda mi się znaleźć. O, jest, jest, jest! Teraz węgla będzie więcej. Dobra, zrobię sobie tu schodek. Tu też co zrobię schodek? Już nie ma schodka. Tutaj, jak widzicie, już mamy tego całkiem sporo. Czy ja mam w ogóle tarczę? Może sobie tarczę też wrzucę. Mam też zbroję oczywiście. Ale tego węgla tutaj już jest znacznie, znacznie więcej. No i takie złoże węgla mi się podoba, bo przynajmniej na spokojnie będę w sobie w stanie wykopać trochę tego węgla. No czarne złoto po prostu. Patrzcie na to, patrzcie na to, ile tego jest. Zaraz wam pokażę. Jeszcze tutaj jeden, raz, jeden. Jeden kop kilofem, dobra, wszystko wzięte. O, żelazo, proszę, żelazo. Nawet się nie spodziewałem, że tutaj będzie żelazo. To jeszcze sprawdźmy, czy żelazo gdzieś po skosie się nie zrespiło. Tym razem nie. Szkoda, ale nie ma. No i tutaj, moi drodzy, jest coś, co, no trzeba przyznać, wygląda dla mnie dość nieoczekiwanie, ponieważ ja czegoś takiego jeszcze nie widziałem. Wiecie co? Zaraz sobie to zbadamy. Na razie jeszcze pójdę zobaczyć. Co tutaj jest ciekawego? W ogóle nie wiem, czy ja nie widzę tam jakiegoś stwora. Czekajcie. Żeby się nie okazało, że tam coś. Tam coś jest. Tam coś, moi drodzy, w oddali jest. Nie wiem jeszcze, co to jest. Ale ewidentnie coś mamy. Okej, okay, znowu jakiś węgiel, nie wiadomo jaki. Tutaj tego jest dużo. Wiecie co? Może ja poczekam do kolejnego dnia, żeby nie było tu jakiegoś przypału. Także pozbieram sobie szybciutko węgiel. O, widzę, że tego. No, teraz tego jest troszkę więcej. No, teraz troszkę więcej węgla. Patrzcie, 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 patrzcie. Mamy to, mamy to, mamy to. Troszkę sobie tutaj pokopię. O, dobrze. Tutaj będzie węgla. Węgla troszkę więcej, ok. Kopać w ziemi muszę. Oj, żeby tylko burzy nie chciało być, chyba jednak będzie. Natomiast tutaj mamy jeszcze żelazo. Spoko. Raz żelazo, dwa żelazo, zawsze coś. Chodźmy zobaczyć w takim razie. Słoneczko zachodzi, więc zaraz, zaraz ja się tutaj, wiecie, co rozłożę. Ale popatrzcie, ile my mamy tutaj różnego rodzaju złóż. Bardzo mi się podoba to miejsce w takim razie, bo jednak dużo sobie będę w stanie pokopać różnych fajnych rzeczy w poszukiwaniu węgla. Czarny pan w poszukiwaniu węgla. O, tu jeszcze sobie zaskoczę. Zrobimy raz. Zrobimy dwa. O, tutaj jeszcze węgielek. O, tutaj jeszcze. Patrzcie, ile go jest. Oj, 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 oj. troszkę za bardzo pokopałem. No ale dobra. Wiecie co? Robi się ciemno. Robi się ciemno, więc ja tylko zbieram w takim razie szybciutko żelazo. okej, okay. I myślę, że zrobimy sobie tutaj łóżeczko. Dobra, tak, idziemy spać. Idziemy spać szybciutko. Pod gołym nie wiem, co prawda, namiot by się przydał albo cokolwiek innego. Utworzono punkt odradzania, jak widzicie, pogoda się nawet naprawiła. Naprawiła się czy nie? Czekajcie, zjedzmy sobie to. Okej, okay, zjedzone mięsko, teraz kilofem sobie rozwalę to, 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 okej, okay. no i gdzie ja miałem iść? Czekajcie, gdzie ja miałem iść? Ja miałem iść tam, ja miałem iść tam, w tamto miejsce, dobra, gdzie ja w ogóle idę na tej mapie? Aha, idę na południe, okej, okay. hmm. musimy znowu przepłynąć. Gdzie jest moja łódka? Dobra, tam jest łódka. Nie będziemy brać teraz łódki, za po prostu przepłynę tutaj bardzo, bardzo szybko. Mam nadzieję, że tu nie ma żadnych rekinów, delfinów ani innych jakichś dziadów, które będą chciały mnie szybko zjeść. Może nie. Swoją drogą będzie to, jak widzicie, dość długi odcinek, bo ja chciałem jeszcze wrócić tutaj dzisiaj do siebie. Nie wiem, czy mi się to uda. Zobaczymy. Hop, uda się. O, przeskoczyłem. Super, super, super. Mamy jakiś tam magmogłas, chyba, nawet coś takiego. Dobra, tutaj znowu węgiel. Dobra, nie przyszedłem tu po węgiel. Nie przyszedłem tu po węgiel, powiem wam, ale jak już mamy rudę żelaza, to już rudą żelaza nie pogardzę. Rudą żelaza już nie pogardzę. Bardzo fajne miejsce do tego, żeby troszkę jej sobie tak naprawdę za darmo wykopać, bo, no bo po prostu jest jej tutaj sporo. O! Możecie zauważyć teraz zgniłe mięso. To znaczy, że tutaj jakiś zombiaczek się nam popsuł. I co to jest? Powiedzcie mi, co to jest? Nie chcę tak tego rozwalać, tak powiedziałbym. O, może jednak chciałbym to rozwalić. Może jednak chciałbym to rozwalić. Zobaczmy, co w ogóle tutaj trafiłem. Popękane kamienne cegły. A co my tutaj trafiliśmy? Złoty hełm. No nie wiem, czy to jest mi jakoś bardzo potrzebne. Pszenica, no węgiel, zgniłe mięso, pszenica, kamienna siekiera. Nie, kamiennej siekiery nie chcę, bo sam mam lepszą. To za kamienną siekierę podziękuję. Jakoś, 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 jakoś. Nie jestem bardzo zadowolony z łupu, który tutaj miałem nie ma może jakiejś tragedii, ale no mimo wszystko uważam, że mogłoby być lepiej, popękane kamienne cegły, żwir no będę musiał pewnie wyrzucić za chwilę kilka rzeczy z ekwipunku niestety no ale dobra, porobimy jeszcze troszkę węgla skoro jest, jak widzicie zasoby węgla tutaj są naprawdę fajne, to mi się podoba, bo uzupełnię sobie węgiel akurat wracając do bazy, no i czy warto było tu przychodzić? Oczywiście, że tak natomiast myślałem, że jednak uda mi się trafić na jakąś wioseczkę niestety na razie żadnej wioski uświadczyć nie mogę, może w dalszej części i jeszcze mojej wycieczki uda się coś znaleźć O chyba mi się kilof zaraz skończy To przynajmniej jeden slot się zwolni Czy tam coś w oddali widzę No nie pełne morze Ale widzę coś na dole powiem wam Widzę coś na dole i przyznam szczerze Nie wiem co to jest Ale jak widzę coś takiego Hopla to kusi tu wskoczyć Kusi tu wskoczyć zobaczyć co to jest Czekajcie tu tam to, to mi zaraz Wpadnie to może nie tak Może tak sobie zrobię co to jest co to jest? To takie zielone. O kurde, czekajcie. O kurde, ale tego to się nie spodziewałem. Wiecie co? Może ja profilaktycznie nie będę jednak tego za bardzo rozwalał, bo to wygląda na jakąś naprawdę kozacką budowlę. Zaraz się okaże, że to jakiś portal jest normalnie, delfin chyba. A tam są jakieś moby podwodne. Wiecie co? Wiecie co? Wiecie co? Jakoś. Jakoś tak bardzo nie chcę ich dzisiaj spotkać. Jakoś tak bardzo nie chcę ich dzisiaj spotkać, moi drodzy, wiecie, macie zadanie w komentarzach, dać mi znać, co to jest, bo przyznam szczerze, nie wiem. Pierwszy raz widzę jakieś takie stwory, a jak widzę coś takiego, to raczej moje, mój naturalny odruch mówi, że powinienem uciekać. No ale przynajmniej znalazłem znowu tego węgla bardzo, bardzo dużo. Przynajmniej sobie pokopałem. Okej, okay, jeszcze tutaj, o jeszcze tutaj! Proszę, proszę. O, jeszcze jedno, ale ekstra. Dobrze, no to wracamy w takim razie na ziemię. Albo i nie. Czekajcie, bo może jakoś uda mi się tutaj tą łódkę rozbić. Mm, czekajcie, gdzie jest ta łódka? Tu mamy łóżko. Aha, łódeczka. To łóżeczko damy sobie tutaj. Dam radę to tak zrespić. Chyba nie. Chyba nie. Nie jest takie proste, powiem wam. Łódeczka, zrespi się tu. Nie, ale to zrobimy inaczej. Zaraz sobie zrespimy łódeczkę. O, jest łódeczka. Wskakujemy do niej. No i płyniemy, płyniemy w takim razie tutaj. Gdzie jest ta mapa? Ta mapa mi mówi, że powinienem płynąć właśnie w tę stronę. O, a coś, coś, coś się tutaj zrespiło. jak widzicie, znalazłem coś. Okej. Okay. Nie, wiem, nie wiem, co to jest, ale jak leży, to można to podnieść. Coś tu jeszcze jest drugiego? Jest, 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 jest. Dobrze. Mamy coś drugiego. Nie wiem, nie wiem co to było moi drodzy, także powiedzcie mi proszę. Eee, chodźmy zobaczyć w takim razie jeszcze na tamtą jedną taką, nie wiem, twierdzę czy coś takiego, co się tu nazywa. Zaraz sobie zobaczymy. No i zobaczymy, zobaczymy co w ogóle my tam mamy. No bo to jest w sumie dobre pytanie, czy jestem w stanie coś ciekawego tam znaleźć. Kałamarnice, ok, to tutaj się rozbijemy. To już, tu już byliśmy. Tu już byliśmy, także to już na pewno znacie. Siekierka, o, chodźcie. Chodź, 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 chodź. Łódeczko. Dobra, lecimy, lecimy, lecimy szybciutko. Jeszcze... Uju, 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 na szczęście się nie pokiereszowałem. Tam jeszcze jest to Ten magmogłas, to ja bym sobie, ja bym go buchnął. Tylko kurde... Zaraz, czekajcie. Zobaczmy sobie tutaj. Mam 11 dyni. W sumie nie trzeba było brać. Sadzonka dębu. Okej. Okay, to sadzonkę dębu sobie wyrzucę. Nie potrzebuję sadzonki dębu, wiecie co. Jednak mam tych innych sadzonek dość dużo. Magmogłas Chodźmy w takim razie go porąbać. Dam radę? O, o. Co tu będzie? A to jakieś drewno. A tam jest skrzynia na górze, dobra, tam jest skrzynia na górze, czekajcie. Zaraz tutaj się dobije do tego jakoś. Magmogłas, o. Może sobie go weźmiemy. Zawsze, zawsze tu coś. Blok magły, Okej, okay, może być. Może się to i tak nazywać. Tutaj żwir. O, krzesiwo jeszcze chyba dostałem. Dobra. Tu jeszcze jeden magmogłas. A tu mamy, tu mamy, tu mamy, moi drodzy, mamy tutaj coś ciekawszego, popatrzcie na to. Mamy tu szmaragd, fajnie. Natomiast y, mamy też mały problem, po prostu mamy też mały problem, bo ja już nie mam miejsca. Ja już nie mam tutaj niczego, więc tak. Jak widzicie, mam dużo pszenicy, ale ja tej pszenicy nie wezmę. Ja tej pszenicy nie wezmę, bo po prostu nie mam na nią miejsca. Z gniłego mięsa w sumie mam też sporo. Nie wiem, czy te bloczki będą mi potrzebne. Żwiru na pewno nie potrzebuję. Zamszowego bruku też nie potrzebuję. Kamienne cegły może sobie zostawię krzemień, dobrze, dwa razy, bruk sobie jeszcze zostawię, no i w sumie tak to by wyglądało, to jeszcze ten magmogłas, jeden sobie wiecie co buchnę, uuu, biłem się, ubiłem się, dobrze, magmogłas sobie jeszcze wziąłem, w porządeczku, fajnie, tam jakaś jaskinia, góra i owieczki na niej, no to zobaczmy, a czekajcie, ja wziąłem tą mapę ukrytego Ej, wracamy, czekajcie, bo ja nie wziąłem mapy ukrytego skarbu. O jejku, o jejku, o jejku. Przecież ja nie wziąłem mapy ukrytego skarbu, no bo skoro ja nie mam tej mapy, no to chyba jej nie wziąłem. Skoczmy sobie, może jakoś nie. Tędy nie wejdę? Jak ja tu wlazłem przedtem? Jak ja tu wlazłem? Tędy wlazłem, dobra. Aha, ale teraz już tak nie wejdę. Aż czekajcie, trzeba to rozwalić. Kolejny bloczek żwiru, gdzie to jest? Gdzie jest ta skrzynia? Halo, skrzynia, gdzie jesteś? Gdzie jest ta skrzynia? A, tu jest. Dobra. Yy, mapa do ukrytego skarbu. No i znowu mamy pełno, jak widzicie. Czekajcie, to żwiru trzeba się pozbyć. Popękane kamienne cegły. Nie, no nie będę tego brał. Rzeźbione kamienne cegły. Mamma mia. Dynie, węgiel, wodorosty, szmaragd, patyk, dębowe deski. Nie mam tu czegoś, co jest do wyrzucenia. Wodorosty, bruk, krzemień. Wiecie, co to, to, to. Zgniłe mięso tu zostawię. Nie będę tego brał. A w międzyczasie zobaczę sobie. Czekajcie, wodorosty sobie przerzucę tutaj. A mapę do ukrytego skarbu wrzucę sobie tu. I co my tu mamy? Czy to się będzie ruszać? Czy jak? Jak to, jak to działa? Aha, mój punkcik to jest ten biały. Ok, czyli mój punkcik jest biały. Ja będę musiał jakoś sobie tam pochodzić. Widzę, że mam mapę do ukrytego skarbu, ale nie mam pojęcia, w którą stronę iść, przyznam szczerze. Ani trochę nie mam pojęcia, w którą stronę iść. Więc na ten moment ja tą mapę do ukrytego skarbu po prostu sobie zostawię. No i tyle. No i tyle. Zostawię sobie tą mapę do ukrytego skarbu. Być może później z niej skorzystam. Po prostu dacie mi znać też w komentarzach, jak z tego skorzystać, bo może coś ciekawego uda się zrobić. Na razie wam bardzo dziękuję za odcinek. Ja będę musiał jakoś tutaj sobie wrócić. Być może w kolejnym odcinku znowu będziemy sobie eksplorować tutaj właśnie ten teren. Zobaczymy na co ciekawego trafimy. Jak widzicie, ekwipunek. To jest problem, ponieważ nie mam za dużo miejsca w ekwipunku, więc będę musiał coś ciekawego wymyślić albo po prostu nie chodzić na jakieś tutaj wielkie Szukanie zasobów, zobaczmy, ile ja mam tego węgla. Aha, ja już drugi stack robię tego węgla. No tak, ja wrócę z dużą ilością węgla, ale przecież w sumie nie po to tu poszedłem. Nie poszedłem tutaj szukać węgla. No ale jak już znalazłem go, no to grzech nie wziąć. No zobaczcie, zobaczcie, ja tu mogę otworzyć normalnie kopalnię węgla i to zawstydziłbym normalnie wszystkich polskich górników, chyba. Patrzcie, ile tego jest. No, no jest tego tutaj ilość wręcz. Kosmiczna, a to jeszcze nie koniec, bo tu mamy kolejne złoża węgla, i żeby było ciekawiej, to tam dalej tego węgla jest jeszcze, jeszcze więcej. Ciekawe na jakiej wysokości jestem. Na wysokości 65. Popatrzcie, jak wysoko jestem, jak dużo tego węgla tutaj mamy. No i moi drodzy, w takim razie dziękuję Wam bardzo pięknie za dzisiejszy odcinek. No i widzimy się w takim razie w kolejnym. Trzymajcie się, do zobaczenia. Cześć!